Radio Gol. Radiogol.pl. Koszykówka to nie jest sport dla mięczaków. W magazynie Pick and Roll omawiamy wszystkie jej elementy. Bartłomiej Misztal zaprasza w każdą sobotę na godzinę 12. Radiogol.pl. W drodze po emocje. Siemano, tu Paweł Pawłowski. Zapraszam do słuchania Radio Gol. Yo! W drodze po emocje. Radiogol.pl. W drodze po emocje. Listopad zleciał jak z bicia strzelił. No, można powiedzieć, że dużo się działo, dużo dobrego, że nawet dużo bardzo ciekawego, ale tak naprawdę nie zapominajmy, że najważniejszy jest poziom. Poziom tutaj rośnie cały czas do góry i abyśmy utrzymali go jak najwyżej i żeby on ciągle progresował. Bartłomiej Misztal, zapraszam na najnowsze wydanie podcastu Pick and Roll. Dzisiaj takie nietypowe wejście, Adamie. Adam Fabisiewicz jest dzisiaj ze mną po raz kolejny. Cześć, Adam, bo cześć. Mamy tutaj dużo, myślę, do przeanalizowania, co się działo nie tylko w tym tygodniu minionym, ostatnim zresztą pełnym tygodniu listopada, ale też na przestrzeni całego miesiąca. Myślę, że wydarzyło się tyle ciekawych rzeczy, że nie będzie nam brakowało dzisiaj tematów do rozmów. Zgadza się? Nam nigdy nie brakuje tematów do rozmów. Nie wszystkie oczywiście mogą być emitowane w podcaście i puszczane do słuchaczy, ale tak, staramy się rozmawiać o rzeczach, które są solą tego podcastu i będziemy trzymać się tej polityki, tej filozofii. Filozofia lepiej brzmi. Rzeczywiście tak. Rzeczywiście jest to miesiąc obfitujący w dużo ciekawych wydarzeń w sportach amerykańskich, które lubimy. Działo się dużo, a dziać się będzie jeszcze więcej, więc no cóż tu dużo mówić. No, indyka na święto dziękczynienia nie jedliśmy. Przynajmniej ja nie jadłem, nie wiem jak ty u ciebie, Bartku, ja też, czy tam świętujesz, wiesz, żniwa wspólnie z Indianami, ale mnie nie wyzwalali, ale krótko pielgrzymi. Mówiąc... Taka jest prawda, do mnie nie zawitali pielgrzymi. No właśnie, aczkolwiek dla samego tego indyka z sosem żurawinowym kiedyś chyba bym spróbował. No, w każdym razie, przechodząc do rzeczy, muszę ci powiedzieć, że ten miesiąc był naprawdę obfitujący w różne wydarzenia. O wielu powiedzieliśmy, no ale wiele przed nami. Chyba to, co najlepsze przed nami. Jeżeli chodzi o NBA i nie tylko, no bo Euroliga też powoli wkracza w decydującą fazę, więc dzieje się na różnych frontach dużo. Tak, niestety nie ma z nami dzisiaj Maćka Jankowskiego. Pewnie jakby był, to by powiedział co nieco o... Może nie tyle MKS-ie Dąbrowa Górnicza, co całej PLK, bo to jest chyba pierwszy raz od wielu, wielu lat, kiedy sytuację z zeszłego sezonu można odwrócić i mamy sytuację w obecnym sezonie. Tak, tak pół żartem, pół serio, bo kto by przypuszczał, że Hydrotrack Radom i MKS Start Lublin będą walczyły o przewagę własnego parkietu na koniec sezonu regularnego. Oczywiście tam jeszcze jest sporo meczów do rozegrania, ale o PLK jeszcze będziemy mówili, Adam, także wiem, że rozpacza z tego powodu, że dzisiaj nie powiemy sobie na przykład o Legii, czy tam o, nie wiem, o Ostrowie, czy o jakiejś innej drużynie, ale na to jeszcze przyjdzie czas, więc dzisiaj poszerzymy od razu horyzonty o całą Europę. Euroliga, to o czym byśmy tak chcieli porozmawiać? Czy o rekordzie Shayna Larkina, czyli rzuceniu 49 punktów w jednym meczu Euroligi, czy o powrocie twojego ulubionego trenera, którego ciągle goni FBI do Panathinaikosu, czy może o niestety porażce Zenitu Petersburg, w którym gra Mateusz Ponitka z Realem Madryt? Pytanie retoryczne czy podchwytliwe, bo nie wiem jak to interpretować. No wiesz, masz trzy pytania, możesz wybrać sobie. Rekord Shayna Larkina na pewno imponujący, 49 punktów i trzeba mieć świadomość, że to jest wynik o 7 punktów lepszy
od dotychczasowego najlepszego wyniku, jak pamiętam. 42 punkty do tej pory chyba było najwięcej rzucone. W ogóle chyba 41. Tylko 7 graczy. 41 było najwięcej rzucone. No to właśnie, to 41 i do tej pory tylko 7 graczy zdobyło 40 lub więcej punktów w historii tej Euroligi, którą znamy od 2000 roku. Więc to jest naprawdę wynik świetny. No i widać jakość Shane'a Larkina jako shootera, jako gracza, który znakomicie potrafił te talenty strzeleckie pokazywać też przez chwilę w Bostonie, kiedy tam grał. Natomiast w Europie mógł rozbłysnąć pełnią blasku i to jest dobre dla koszykówki europejskiej, że takie rzeczy się dzieją, że tyle punktów można zdobyć. Oczywiście od razu Shane Larkin poszybował na szczyt klasyfikacji średnich punktowych z 22 oczkami. Duża rzecz, ale co ważniejsze, to potwierdza tylko bardzo dużą moc Anadolu Efesu w tym sezonie, który będzie walczył o kolejny awans do Final Four i być może o wielki finał i może w tym roku tytuł. Ekipa bardzo mocna, bardzo wyrównana. Jak nie ma Larkina, są inni. A z takimi występami Larkina to wszystkie drużyny muszą się zastanowić, jak go kryć. Już samo to spędza trenerom sens powiek i buduje zagwozdkę taką. Bo nie wiesz, czy trzeba postawić jednego człowieka tylko na Larkina, czy bronić inaczej, żeby to wyszło jak należy. To już jest poważniejszy problem taktyczny dla rywali Anadolu i z tym trzeba będzie sobie poradzić, ale dzięki temu będzie ciekawiej w sezonie dalej. Druga sprawa, o której mówiłeś, to mój ulubiony trener, tylko trzeba by na pewno ulubiony. Oczywiście ironicznie można by powiedzieć, że tak, no bo te przygody Erika Pitino z europejską koszykówką, no nawet trudno je nazwać śmiesznymi, bo tam pamiętasz taką historię z zeszłego sezonu, kiedy on był trenerem Panathinaikosu i w półfinale Pucharu Grecji bodajże, czy w finale, drużyna Olympiakosu nie wyszła na drugą połowę i był walkover dla ekipy Panathinaikosu. W ogóle historia nie z tej ziemi. I wtedy Pitino mówił, że jest wstrząśnięty tym, jakie rzeczy dzieją się w koszykówce w Europie. No ja się uśmiechnąłem wtedy na ten jego komentarz, bo pomyślałem sobie, jakie rzeczy potrafią dziać się w koszykówce za oceanem i to niekoniecznie takie, jakie byśmy pożądali, więc raczej Rick Pitino nie powinien uchodzić za obrońcę moralności, no ale cóż, taki jest świat. A co do Zenitu i porażki z Realem Madryt, bo trzeba powiedzieć, że Real Madryt dał nauczkę Zenitowi, porażka 15 punktami, która no jednak nie przynosi Zenitowi ujmy, no to było wiadomo, że Real Madryt to zupełnie inna półka, inna kultura gry od tego meczu z CSKA Moskwa, później ten mecz z Barceloną. Widać, że Real się ofensywnie bardzo rozkręca, że defensywnie też coraz lepiej funkcjonuje, jeszcze są takie skoki nastrojów, że się tak wyrażę, ale wygląda to już coraz lepiej i taki playoff mode powoli będzie się w drużynie Pablo Laso załączył. Tak, też mi się wydaje, że to będzie szło w tę stronę. Też ciekawostka, myślę, że Gustavo Ayón trochę się zemścił za to, że go oddano. Znaczy w zasadzie sprzedano go do Zenitu. 18 punktów przeciwko Realowi. Najlepsza zdobycz punktowa, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników Zenitu. Mateusz 20, prawie 3 minuty, 10 punktów. Wchodząc z ławki, żeby nie było, zdobył przy skuteczności 2 na 3 z gry i miał jeszcze dwie trójki w tym swoim dorobku, więc nie jest tak źle. Można powiedzieć, że buduje sobie ponitka taką rolę. Buduje sobie ponitka taką rolę solidnego zadaniowca, prawda? Jest człowiekiem od tego, żeby wejść z ławki, dziabnąć kilka rzutów, trafić, zdobyć punkty, zebrać kilka ważnych piłek.
ale spokojnie, to jeszcze nie musi być ten etap, w którym on musi gwiazdożyć. Krok po kroku i wiesz, będzie tylko lepiej. A tak jeszcze nawiązując do Anadolu Efes, to wydaje mi się, że tak jak myśleliśmy o Barcelonie, o CSKA, tak wiele osób pomijało ten Anadolu Efes. Wydawało się, że ten finał Euroligi z poprzedniej kampanii to jest taki, nie wiem, taki łód szczęścia dla tureckiej drużyny, podobnie jak w 95 Orlando Magic dochodziło do finału NBA. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to w zasadzie nikt się nie spodziewał, że akurat taka drużyna jak Orlando Magic w tamtym okresie mogłaby się dostać do wielkiego finału NBA. To tak samo teraz Anadolu Efes. Chociaż no, Shane Larkin tym udowodnił występem przeciwko Bayernowi, że nie należy skreślać drużyny Ergina Atamana, bo tam drużyna w zasadzie się nie zmieniła od poprzedniego sezonu, bo nadal jest Tibor Pleiss, jest Chris Singleton, Wasilije Micić też daje dużo dobrego, chociaż miewa też słabsze spotkania. Rodrigo Bubua, jak wchodzi z ławki, to też stanowi niemałe zaskoczenie. Shertak Shanley w ostatnich spotkaniach notuje bardzo dobre spotkania na wysokiej skuteczności, więc myślę, że to też taka tajna broń w ekipie trenera Atamana, więc nie Fenerbahce, nie jakakolwiek inna drużyna, tylko właśnie Anadolu Efes. To będzie, myślę, taki znak jakości tureckiej koszykówki klubowej. No i kto wie, czy... No wiesz, w zeszłym sezonie był finał, przegrana z CSKA, a teraz może być już zwycięstwo. Ja bym się nie zdziwił, jeżeli do czegoś takiego dojdzie. Oczywiście do tego jest jeszcze bardzo daleko i to może być... może to się zakończyć na tym, że Anadolu Efes się gdzieś tam potknie, na przykład w półfinale i wtedy już będzie po zawodach, ale wydaje się, że to jest na ten moment chyba najbardziej poukładana obok Barcelony drużyna w Eurolidze. I Realu Madryt. Z tą Barceloną to bym tradycyjnie nie przesadzał. No ale pomijając kwestię tego, czy Barcelona jest ułożona, czy nie, no na pewno robi wrażenie, na pewno jest atletyczną drużyną. Dobrze, tam pokazuje się Adam Hanga, zaraz wróci po kontuzji Kevin Pangos, będzie sporo dobrej, dużej jakości w tej ekipie. Więc Barcelona się odradza po tych dwóch sezonach koszykarskiego niebytu w Europie, można powiedzieć. To teraz czas na pokazanie się z lepszej strony. Na drugim biegunie mamy Fenerbahce, Stambuł, które jest absolutnie negatywnym zaskoczeniem tego sezonu. I chyba ciężko spodziewać się, żeby się drużyna Żeliko Obradowicza wydźwignęła, chociaż z tymi jego drużynami to jest trochę tak jak z drużynami Billa Belichicka. Nigdy nic nie wiadomo. Mm-hmm. Może się okazać, że w każdym momencie, wiesz, odpali i wiesz, w drugiej części sezonu zasadniczego będzie miał bilans 8-0, nie? Albo więcej. Więc jakby tu wolałbym nie stawiać krzyżyka na Żeliko Obradowiczu, wprawdzie mnie nie dosięgnie jego karząca ręka sprawiedliwości, ale wolę jednak pozostać wstrzemięźliwy wobec sądów, jak będzie sobie radziła drużyna ze Stambułu w dalszej części sezonu, chociaż sytuacja jest trudna. No. Tabela wydaje się krystalizować już. To fakt. Już zaczyna się krystalizować i no, wiadomo, są drużyny pokroju ASFEL-u, które, czy właśnie Zenitu, no, raczej nie mają jak startować w ogóle do tej topowej ósemki, więc... chyba powoli będziemy mogli już robić mikro, mini podsumowania tego, co się w Eurolidze dzieje i już tak nawet strzelać, kto mógłby mieć wyższą pozycję na koniec sezonu regularnego, a kto nie, no ale jeszcze do tego trochę czasu pozostało. A co do Ricka Pitino, no myślę, że trzeba by zapytać kogokolwiek na Uniwersytecie w Louisville, czy to takie... Fajne, co to on powiedział, co to się dzieje w tej europejskiej koszykówce. Myślę, że dzięki niemu to, co się działo w akademickiej koszykówce, to chyba przerosło oczekiwania niektórych.
Miejmy jasność. Rick Pitino jest człowiekiem instytucją, jeśli chodzi o akademicką koszykówkę. No tak, to jest wielki trener. Znający się na swojej robocie, znający się jak mało kto na swoim fachu. Myślę, że spokojnie można go stawiać w jednym rzędzie z ludźmi pokroju Mike'a Krzyżewskiego, Roya Williamsa, Johna Calipariego czy Jima Beheima, ale to jest gdzieś ta różnica między nim a wspomnianą czwórką. Ma stygmat korupcji, działania w procederze korupcyjnym i to gdzieś na pewno zostawia ślad. Pomijam fakt, że jego wiecznym antagonistą jest Bill Simmons i czas w Bostonie spędzony przez tego coacha był przez Simmonsa zawsze bardzo soczyście opisywany, komentowany, więc to jego osobna historia. Można Ricka Pitino lubić albo nie lubić. No ale ciekawy swoją drogą, czy jakby Bill Simmons miał poprowadzić drużynę do mistrzostwa akademickiego, to dałby radę. Przypomnę, że poza tym zabranym tytułem Rick Pitino ma przecież tytuł z Kentucky, który zdobył legalnie, więc nie będę go odsądzał od czci i wiary, aczkolwiek na pewno nie jest on obrońcą moralności i nie będę go tutaj ani sądził, ani pochwalał. Niech się weźmie za trenowanie, niech drużyna przez niego prowadzona będzie robiła dobrą robotę na boisku. To jest najważniejsze. A pamiętasz, przeciwko komu on grał w finale? Jak zdobywał z Kentucky mistrzostwo? Ale z Kentucky, czy... Z Kentucky. Z Kentucky w 90 to było 8 bodajże, w 98. W 96 zgarniał mistrzostwo i on, dobrze, to może ci dam jedną podpowiedź, grał przeciwko swojemu nauczycielowi, który zaczynał wtedy swoją wielką przygodę z koszykówką akademicką. Kto to mógł być w 96, bo... Nie wiem, wiesz co, jakoś trudno mi sobie przypomnieć, nie mogę sobie przypomnieć. Grał przeciwko twojemu ulubionemu trenerowi z NCAA. Przeciwko Jimowi Beheimowi? Tak, możliwe, przeciwko Syracuse. Syracuse wtedy przegrał finał. A, ale to przecież Jim Beheim wtedy nie zaczynał kariery ja trenerskiej. Ja wiem, tylko był... jak Jim Beheim zaczynał swoją przygodę z Syracuse w 76, to jego jednym z asystentów, aha, który zaczynał wtedy karierę jako trener, był... A, okej, rozumiem, teraz rozumiem. Okej, rozumiem, teraz wszystko jasne. Jest taka ciekawostka. Mm-hmm. Myślę, że dla wszystkich jasne. Też. Dosyć zaskakująca, tak. Bo wszyscy myślą, że Syracuse tylko raz grało w finale, no ale Jim Beheim prowadzi na tyle długo ten program uczelniany, że zdarzały mu się wzloty, ale niestety nie zawsze to się kończyło dobrze. Po odejściu Bobiego Knighta jest najdłużej pracującym trenerem obecnie w NCAA z jednym programem. Więc 44 sezony będzie miał, jeżeli skończy się ten sezon. Tak, to jest fantastyczny człowiek, fantastyczny. Tak. Syracuse. No i to spod jego ręki wyszedł Carmelo Anthony, przypomnijmy. No właśnie, i tak możemy sobie gładko przejść do NBA, bo o tym panu nie powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, bo tak doszła informacja do nas wszystkich, że Carmelo Anthony został podpisany przez Portland na niegwarantowanym kontrakcie. I tak niektórzy łapali się za głowę, niektórzy śmiali, niektórzy twierdzili, że nie wiem, mielno przybyło do Portland, czy różne inne rzeczy. Dużo takich głupich i mądrych komentarzy słyszałem, ale Carmelo Anthony udowadnia wszystkim, że można schować ego do kieszeni i skupiać się tylko na shootingu. A jeżeli chodzi o precyzję rzutową, to on nadal ma to coś. To jest u niego chyba jak jazda na rowerze. Jak już raz tego spróbował, to gdzieś, wiesz, ta ręka w jego przypadku odnośnie do rzutów funkcjonuje nadal, więc myślę, że to jest na plus dla Portland, które i tak ma problemy ofensywne przez brak Jusufa Nurkicia, między innymi. Więc te 19 punktów ostatnio było? Tak, 19 punktów. W przypadku Carmela Antonego to jest, myślę, taki delikatny miód na serce w drużynie z Oregonu, żeby jednak gdzieś wykaraskać się z tego dołu konferencji zachodniej, w którym się obecnie znajdują.
Będzie ciężko. Teraz już to jest widać jak trudna przeprawa dla ludzi z Rip City. Niestety nie wygląda ten sezon kolorowo, nie jest wymarzonym, nie daje przede wszystkim podstaw do nadziei, żeby awansować do playoffów, chociaż jeszcze wiele może się wydarzyć, ale ósemka odjeżdża, niestety, coraz wyraźniej to widać. Nagle Carmelo Anthony jest trzecią opcją w ataku. Są takie małe rzeczy, na które ja w Portland patrzę bardzo chętnie, a mianowicie to, jak tam się będzie rozwijał Anfernee Simons, bo chłopak mimo młodego wieku ma świetnie ułożoną rękę, taki luz w grze, potrafi się znaleźć na pozycji. Wydaje się czasem, jakby był bez układu nerwowego. Myślę, że ciekawe rzeczy jeszcze będzie pokazywał na parkiecie w tym sezonie. Powoli Blazers będą musieli chyba spisać ten sezon jednak na straty, mimo że wydawało się, że uda im się jakoś zasypać dziury po stracie takich ludzi jak Maurice Harkless czy Al-Faruq Aminu. No niestety nie da się takich ludzi zastąpić, to widać. Któregoś dnia ktoś użył takiego porównania, że Al-Faruq Aminu i Maurice Harkless to tacy gracze, których klasy i potencjału nie dostrzegasz, ich roli dla zespołu nie dostrzegasz, dopóki ich nie stracisz. Kiedy ich stracisz, nagle okazuje się, jak byli potrzebnymi ogniwami w tej całej układance. No i Blazers są zdecydowanie ofiarami tych wymian z tego okresu transferowego letniego. Niewiele chyba da się zrobić. Tak sądzę, sezon raczej na straty, czy tankować? Trudno tankować, kiedy jesteś przewidywany gdzieś w środku stawki. W kontekście zmian w formule playoff proponowanych przez Adama Silvera od sezonu 2021-2022 może się okazać, że walka nawet o 9-10 miejsce ma sens. Tymczasem no Blazers są w położeniu, w którym nie mogą ani za bardzo powalczyć o ósemkę obecnie, ani za bardzo potankować. Są gdzieś w środku stawki w swojej konferencji. Co tu zrobić, Bartku? No tylko, że tankowanie raczej niewiele im da, bo niedawno prowadziłem już dyskusję z paroma osobami, które zresztą znasz, że to nie ma sensu, skoro Golden State Warriors mają całkiem spore szanse na to, aby mieć jak najwyższy pick w przyszłorocznym drafcie. I kto wie, czy przypadkiem ta zapaść, w której się obecnie Golden State znajdują, nie spowoduje, że oni po 10 latach od wydraftowania Stephena Curry'ego powrócą do tej formuły i znowu będziemy mieli taki wzrost. Oczywiście to się może wydarzyć, nie musi się wydarzyć, bo nie zapominajmy, że Golden State budowali swoją drużynę właśnie na dobrych wyborach w drafcie, no, ale z drugiej strony no powtórzyć ten wynik będzie no już im bardzo ciężko, bo już się wiele drużyn to się odpróbowało to osiągnąć i nieraz bezskutecznie albo po bardzo długim okresie dopiero powracali na piedestał. Może być, może nie być. No, w przypadku Portland ja nie sądzę, żeby oni w tym momencie nawet nadal przyzwoicie grającym Damianem Lillardem, który jest chyba najjaśniejszym obecnie punktem tej drużyny, no ale on sam jeden niczego nie zdziała, bo na tak mocny zachód, gdzie nagle Minnesota zaczyna ci grać porządnie, nagle Phoenix zaczynają grać tak jakby w ogóle im nie przeszkadzały te ostatnie lata, gdzie się z nich tylko i wyłącznie śmiano. Nagle Dallas ci wyskakuje na drużynę, która może zawalczyć o playoffy. To w zasadzie ciężko jest znaleźć drużynę, która byłaby gorsza od ciebie, no chyba że OKC. Bo to jest chyba jedyna taka opcja, którą możesz w ciemno tutaj obstawiać, że no OKC, co by nie mówić o Chrisie Paulu, to on jest jednak już chyba poza swoim prime'em, bo Dennis Schröder i kto tam jeszcze jest, Steven Adams, to nie są
zawodnicy, którzy mogą cię przeciągnąć gdzieś w okolice miejsca ósmego, tak jak w ostatnim. Ale dlaczego to zmieniła się optyka? Sezon temu powiedzielibyśmy jeszcze, zaryzykuję twierdzenie, że z takimi ludźmi w składzie jak Danilo Gallinari, Chris Paul nawet już poza prime'em i Steven Adams oraz wspomniany przez ciebie Dennis Schroeder grający tak jak gra, drużyna wykreowana w sposób dający duże możliwości też defensywne, których do końca nie pokazują, ale mogą to robić, jak najbardziej mogłaby się gdzieś o ósemkę bić. Ten sezon jest wyjątkowy, no bo tak napakowanego mocnymi ekipami zachodu nie mieliśmy chyba nigdy. Więc to trudno tutaj, wiesz, się dziwić, że Spurs dostają w skórę, że taka drużyna jak OKC, która w zeszłym roku jeszcze była kawałeczek od wyeliminowania być może Portland Trail Blazers i grania w finale konferencji zachodniej może. Mogłoby się to różnie potoczyć. Teraz stawiasz ją gdzie, na szarym końcu niemalże listy drużyn, bo tak się zmieniły akcenty. Z drugiej strony są drużyny ekscytujące na zachodzie, których nie przewidywaliśmy przed sezonem w gronie ekip mających walczyć o ósemkę. Właśnie wspomniani przez ciebie Dallas z fenomenalnym Luką Doncicem. Ja już nie mam słów na to, jak opisać grę tego zawodnika, bo Dallas jest najlepszą, najefektywniejszą ofensywnie drużyną w całej NBA. Oglądałem bardzo uważnie ten szlagierowy mecz, do którego zachęcałem słuchaczy w zeszłym tygodniu. Z Lakersami. Rockets. Tak. Na parkiecie w Houston Luka Doncic z ponad 40-punktową zdobyczą przyćmił Jamesa Hardena, który też grał świetnie. Miał bardzo wysoką skuteczność z gry. Grał dużo penetracji. Podobnie dużo penetracji grał Luka. Ale przy okazji Luka Doncic jest najlepiej asystującym po penetracjach graczem. On widział na parkiecie wszystko, potrafił odgrywać. Rzuty z 9 metrów, proszę bardzo, nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Jak mu się zdarzyła jakaś piłka wyrzucona w trybuny, to jeszcze się sam z tego uśmiał. No więc no, tego gracza nie da się nie lubić. No, on zaskarbia sobie sympatię amerykańskiej publiczności, amerykańskich komentatorów. Z każdym meczem trudno się dziwić. Dziwi tylko jedno. Gdzie oni mieli oczy, kiedy myśmy się wszyscy wiedzieli o tym, jak dobry będzie Luka Doncic? Gdzie mieli oczy? Gdzie oczy miał pan Charles Barkley? Może, nie wiem, utkwił gdzieś w fast foodzie albo gdzieś indziej i nie obejrzał kilku spotkań Luki Doncicza, które powinien zobaczyć przed wygłaszaniem takich wyroków, bo teraz jest jednym z piewców talentu Luki Doncicza, więc szczerze mówiąc, to mi się tylko w całej tej historii nie podoba. Wielkie rzeczy robi Luka Doncic i nie umniejsza tego nawet fakt, że teraz w meczu z Clippers został zatrzymany, brutalnie zatrzymany przez obronę Clippers, fenomenalną obronę obwodową, duszącą absolutnie Doncicza zarówno na dystansie, który był przy zerowej skuteczności z dystansu, był w ogóle 4 na 14 z gry i głównie zdobywał punkty z linii rzutów wolnych. Więc takie mecze też mi się będą zdarzać po serii kapitalnych spotkań, w których 3 mecze z rzędu ciągną swoją drużynę na poziom przynajmniej 137 zdobytych punktów. Słabszy mecz musiał się zdarzyć, ale pytanie, czy Luka Doncic powinien być już w gronie ludzi wymienianych, dyskutowanych w kontekście nagrody MVP? To jest dosyć ciekawa kwestia, bo taką dyskusję prowadzi się już od jakiegoś czasu i wiesz co, jeżeli on ich wyciągnie na miejsce 6 powiedzmy, to myślę, że nawet jakby Harden miał średnią w sezonie 40+, jakby Giannis znowu wywalczył mistrzostwo na wschodzie z Milwaukee, to nic nie da, bo Luka jest na razie invincible, untouchable.
No właśnie, mam wątpliwości z tym wschodem, z tym Janisem, wiesz, bo zobacz, że Janis jest człowiekiem, który no robi rzeczy, no 50 punktów w tym tygodniu w jednym z meczów. I to jest 17... chyba jeden, to jest, przepraszam, leci przerwę, bo to jest double-double z 50 punktami na double-double z plus 10 zbiórek. I pamiętam tak, tych zawodników. Moses Malone jeden raz, Michael Jordan dwa razy i ostatnim takim zawodnikiem, który to osiągnął był, a to się ludzie uśmieją, Carmelo Anthony. No nie, no wybitnym strzelcem potrafi być Carmelo Anthony, to jakby wiemy od lat. Ale on to zrobił w Nowym Jorku. No to tym bardziej, to już były te czasy, kiedy on był, miał swary z Mike'em D'Antonim wtedy tak. Chyba już. Więc to gracz, który no jest na pewno nie można go nazwać jednowymiarowym. A propos Carmelo Antonego, to trzeba jeszcze dodać, że zdementował, jakoby to był jego ostatni sezon, chce jeszcze pograć, więc życzmy mu jak najlepiej. LeBron James też uskrzydlony chyba tą dobrą dyspozycją swojego przyjaciela, bo też gra niesamowite mecze teraz. Przechodząc do Lakers, nasunęła mi się taka analogia do Clippers, bo myślimy o kontenderach na zachodzie i niejako naturalnie stawiamy już teraz w tym gronie Lakers, Clippers i Nuggets. Tak się to wydaje, że w tym momencie to są trzy najmocniejsze drużyny. Tak wynika z tabeli. Niemalże, no Clippers są troszeczkę niżej, bo tam wiadomo, ale nie mam w tej trójce Rockets, bo nie bronią tak dobrze, znaczy nie bronią przez całe mecze tak dobrze i nie wynika to z tego, że im się nie chcę, bo w Lakersach to widać dobrze, że oni nie do końca przykładają się w obronie, kiedy nie muszą. To było widać w tym powrocie Antonego Davisa do Nowego Orleanu. Tam Anthony Davis z kolei 41 punktów w meczu i to był najwyższy w historii dorobek gracza wracającego do swojej byłej drużyny, grający z nią pierwszy mecz, więc to też warte odnotowania. Ale o co chodzi? Lakers długo w tym meczu przegrywali. Długo nie mogli się opanować sytuacji. I nagle przychodzi czwarta kwarta i bang. No po prostu dusząca obrona wewnętrzna. Wiesz, widzisz Alexa Caruso, który trzyma rękę na niemalże na twarzy Brandona Ingrama albo Drew Holidaya. No to jest rzecz niesamowita. Powiedziałbyś, że Alex Caruso potrafi być takim kozackim obrońcą, a on to pokazuje nie pierwszy raz w tym sezonie. Więc to jest niesamowite, jak duży potencjał w defensywie, przepraszam, tkwi w Lakersach. To wszystko na bardzo słabej skuteczności trójek znowu. Jest już debata cała w Stanach Zjednoczonych i Ringer o tym pisał, i Athletic o tym pisało, i ESPN dodawał swoje, że jeżeli Lakers poprawią shooting zza łuku, no to w zasadzie chyba będzie drużyna nie do zatrzymania. Nie będzie opcji, żeby zatrzymać. Ale z drugiej strony masz Clippers, którzy są fenomenalnie broniącą obwód właśnie drużyną, więc frapująco się zapowiada ten sezon. Ja już się nie mogę doczekać rewanżu Lakers-Clippers, chyba z tego co pamiętam w Boże Narodzenie będziemy oglądać ten mecz. Mm-hmm, to na pewno. Tylko tak się zastanawiam, jak bardzo load management wpłynie na to, jak Clippers będą się prezentowali w najbliższych miesiącach. Bo z tego co pamiętam, to ani Anthony Davis, ani LeBron James nie odpoczywają tak często jak chociażby. Z drugiej strony nie masz wrażenia, że jednak coś z tym Kawhiem jest nie tak, no bo aż mi się nie chce wierzyć, że Paul George, który miał rozbierane na czynniki pierwsze oba barki, gra, mówi, że czuje się świetnie, gra na maksa, mimo że jest po długiej rekonwalescencji. Gra wszystkie mecze, raz lepiej, raz gorzej, na ogół lepiej. A u Kawhia co chwila ten load management. Mieliśmy cały sezon load management w Toronto. No, wydaje mi się, że coś musi być nie tak, no bo inaczej chyba jednak Kawhi nie miałby siebie za takiego megalomana, ważniaka i gwiazdę, żeby odpoczywać wtedy, kiedy Paul George nie odpoczywa. No. To jest zabawny człowiek. Nie wiem, mam... No, ale są kary za load management, który jest przesadzany. No jak widzisz, oczywiście one są śmieszne, ale są. Ja wiem, ale czy nie wydaje ci się, że przez takie
takie działania, które nakazują Kałajowi, no to myślę, że on sam nie decyduje, panie trenerze, ja nie mogę grać, no bo kim jest Kałaj, żeby mówić takie rzeczy do Doka Riversa? Ja nie będę grał, bo ja nie wiem, mnie boli mnie kolano na przykład, albo nie wiem, boli mnie lewy palec w stopie. To czy taki zawodnik w tym momencie, bez względu na to, czy to jest, powiedzmy, że to jest Kałaj Leonard, ale w tym momencie, czy zasługuje na to, aby go brać pod uwagę przy All-Star Game? Wiesz, All-Star Game decydują kibice. To kibice mówią, kogo chcą oglądać na parkiecie. No ale później decydują trenerzy, bo gdyby tak było, to faktycznie mielibyśmy sytuację z Azą Paczulią, tak jak przed paroma laty. Zakładam jednak, że w głosowaniu kibiców Kałaj uzbiera tyle głosów, że się do meczu gwiazd dostanie, bo wiesz, to jest człowiek w nimbie zdobywcy tytułu w sytuacjach wyjątkowych. Przypominamy sobie jego tytuł i nagrodę MVP w San Antonio w 2014 roku, tak, kiedy poprowadził San Antonio przeciwko, wydawało się, nieuniknionemu three-peat dla Miami Heat z LeBronem, z Rayem Allenem, z Dwayne'em Wade'em, z Chrisem Boschem. No, wiesz, wtedy zrobił rzecz wielką. Potem poszedł do Toronto, znowu zrobił rzecz wielką, której nikt się po nim nie spodziewał. Wokół Kałaja powstała taka aureola człowieka stworzonego do robienia rzeczy wielkich, do robienia rzeczy wykraczających poza myśli i możliwości chłodnego skalkulowania, że to jest możliwe. A on to jednak robił. No, na Toronto też nikt nie stawiał w tym sezonie, a jednak on ich poprowadził do mistrzostwa w sposób świetny, znakomite playoffy. I myślę, że dlatego z tego względu kibice będą na niego głosować, bo będą chcieli go w meczu gwiazd oglądać po prostu. Prędzej bym się zastanawiał, czy Kyrie Irving dostanie na przykład informację, nominację do meczu gwiazd od kibiców, bo nie ma dobrej prasy. Teraz już otwarcie prasa pisze o tym, że Kałaj ma humory, że Kałaj to, Kałaj tamto. Mówię Kałaj, Kyrie. A humory Kałaja, no to wracając do twojego pytania, czy on może powiedzieć, rozkazywać Dokowi Riversowi? No, komu jak komu, ale chyba nie Dokowi Riversowi. No właśnie. Jakby to był, nie wiem, Tyronn Lue na przykład. To wtedy dlaczego? Okay. Dlaczego wiedziałem, że przytoczysz ten przykład? Albo Luke Walton na przykład. O, proszę, też wiedziałem, że to powiesz. Ale to jest zupełny przypadek, Bartek, że oni pracowali w Lakers. To jest zupełny przypadek, pamiętaj o tym. Tak, ja wiem. Znaczy, ja nie wierzę w przypadki, ale to może inaczej. To czekaj, kto wtedy był generalnym menedżerem? Generalnym menedżerem już wtedy był Magic chyba. Magic, tak, faktycznie. No ale wiadomo, że tam pociąga za sznurki pani Bass. Chciałaby być tak jak pan Bass sprzed kilkudziesięciu lat, no ale trochę jeszcze więcej pracy musi włożyć. To Senevrati, ja wiem, że to Senevrati. Chciałbyś, żeby to Senevratiło, ale to już jest, wiesz, temat na inną rozmowę i myślę, że temat NBA możemy już zamknąć, chyba że masz coś w zanadrzu. Nie, wiesz co, sezon się rozkręca, o rzeczach najważniejszych powiedzieliśmy, o wszystkim, o czym chciałem powiedzieć, chyba też powiedziałem. Napomknęliśmy tylko słówkiem o tych proponowanych zmianach w NBA, że ma być wprowadzony nowy format, być może playoffów od 2021 roku, który miałby polegać na tym, żeby drużyny miały o co grać do końca. To polega na tym, że drużyny z miejsc od 7 do 10 grają play-in, czyli taki dodatkowy mecze między sobą o wejście do stawki play-offowej, czyli drużyna z miejsc 7-8 gra wygrany, zajmuje miejsce 7, wchodzi z 7 miejsca, a przegrana z tej rywalizacji gra jeszcze z wygraną drużyną z miejsc 9-10 i tu wygrana drużyna wchodzi na ostatnie 8 miejsce, a te dwie przegrane
odpadają. Także to taka ciekawostka, zobaczymy co z tego będzie, jeszcze sporo innych rzeczy, nad którymi możemy porozmawiać przy innej okazji, więc tu postawię kropkę. To taki trochę system jak w NFL. Tak, trochę tak i to jest... Tylko w NFL to ma swoje umocowanie w tradycji od bardzo dawna. Mhm. Pytanie, czy nie lepszą opcją byłaby też dyskutowana opcja proponowana przez wielu ludzi związanych z koszykówką w Stanach, żeby połączyć konferencje i wybierać według najlepszego bilansu, żeby po prostu awansowało 16 najlepszych drużyn, a nie po 8 z każdej konferencji. To by miało sens, no ale czy to przejdzie, to się jeszcze okaże. Wiemy natomiast, że nasi koszykarze w formule 5x5, czyli w tej, którą wszyscy znają, już poznali swoich rywali w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk w Tokio. No i wiemy już, że gramy turniej w Kownie, tak? Czyli naszym rywalem prawdopodobnie będzie Litwa w drugiej rundzie, jeżeli awansujemy. Mamy rozstawienie w grupie B. W grupie B poza nami jest Angola i Słowenia. Z poszczególnych grup wychodzą dwie najlepsze drużyny, no i później rywalizują już tam w tym systemie playoffowym. I w każdym turnieju najlepsza drużyna później dostaje bilet do Tokio. A rywale z grupy A potencjalni to jest Litwa, Korea, Wenezuela. Znowu ta Wenezuela. No, aż tu na Koreę jakbyśmy trafili, to też nie jest dobrze, nie? Wiem. No, ale umówmy się, no. Jesteśmy w jednym koszyku, w jednym rozstawieniu ze Słowenią. Tak, Słowenią z Luką Doncicem prawdopodobnie, więc realnie rzecz oceniając, nie wiem, jakie mamy szanse na awans, ale koszykówka to jest sport zespołowy, w którym wiele się rzeczy wydarzyć może. Mecz na Mistrzostwach Świata przeciwko Chinom pokazał nam, że cuda się zdarzają. Mecz na Mistrzostwach Europy kilka lat temu z Finlandią też pokazał nam, że cuda w drugą stronę też się zdarzają, więc może się udać i tutaj. A jakbyś miał tak typować zwycięzcę tej pary, to kto według ciebie? No z tego turnieju na pewno Litwa ma najbardziej wyrównany skład. Znaczy oni, nawet jeśli przyjadą bez gwiazd, to mają ciągle ludzi, którzy są, którzy mogą dużo zrobić. Maciulis, Valenciunas i paru innych, Sejbutis. Jest wielu wyrównanych poziomem koszykarzy litewskich. Słowenia okej. Okay. Mocna ekipa z Luką Doncicem, ale jeżeli Luki Doncicza by zabrakło, też można brać to pod uwagę, no to wtedy Litwini zdecydowanie są faworytem tego turnieju. Mhm. No, bo miałem jeszcze zapytać cię o inne grupy, jeżeli masz oczywiście przed oczami ten rozkład jazdy. Wiesz co, zaraz go sobie otworzę. A to mogę ci przy okazji wyczytać, jak wygląda na przykład grupa A, bo w grupie A masz Dominikanę, masz Nową Zelandię i Serbię, a w grupie B masz Puerto Rico, Włochy i Senegal. I to może być bardzo ciekawa rywalizacja o to, kto akurat awansuje w turnieju w Belgradzie. Czyli tutaj Serbowie będą gospodarzami. Tak, ale tutaj bym z Włochami i Serbowie. Czyli jednak Serbię tutaj przewidujesz. Tak, Serbowie z nowym trenerem przecież już, tak? Więc, więc to jest też ciekawa historia. Tak. Myślę, że oni jednak mają tak duży potencjał, że powinni awansować. Mamy jeszcze układ par Niemcy, Rosja, Meksyk i Tunezja, Chorwacja, Brazylia w splicie, w Chorwacji. To jest bardzo ciekawa grupa. To jest bardzo ciekawa grupa, bo ja nie wiem, jak bardzo wkurzeni będą Chorwaci po tym, że nie awansowali do Chin. A z drugiej strony ja bym nie skreślał zarówno Rosji, jak i Niemiec, bardziej Rosji od Niemiec. A z kolei też nie zapominajmy, że Tunezja ma dosyć dziwnie zaskakujący skład. No i Brazylia nawet z tymi, jak to ja lubię ich nazywać, dziadkami. Leandro Barboso, Alessandro dziadkowie, to jednak oni są jarzy cały czas. Ci dziadkowie przy lepszym układzie drużyn w Mistrzostwach Świata mogli grać nawet w półfinale, mój drogi, ja więc
Więc ja bym tych dziadków nie skreślał. Nie, to nie było obraźliwe, to było takie humorystyczne. Brazylia będzie bardzo mocna w tej. Ja w pierwszej chwili myślałem nawet, że jeżeli Chorwaci nie przyjadą najmocniejszym składem z Bogdanowiczem, z Sariczem, z kilkoma innymi Zubaczem. Zawodnikami, z Zubaczem i z całą tą swoją podstawową armadą, to będzie im trudno Brazylię ograć. Niemcy, no wiadomo, mają Denisa Schrödera, mają Daniela Tajsa, mają Maxiego Klebera, tylko czy oni wszyscy przyjadą? Pytanie. Pytań wiele, odpowiedzi na razie mało, ale więcej dowiemy się w czerwcu, jak się turnieje będą rozgrywać. No, na ten moment chyba ta grupa dla mnie najtrudniejsza do wytypowania, kto z tej grupy mógłby awansować. Rozumiem. I mamy jeszcze jedną rywalizację w Wiktorii, w Kanadzie. Grupa A, Grecja, Chiny, Kanada i grupa B, Urugwaj, Czechy i Turcja. Wydaje mi się, że będzie jeden z... Czesi będą jedną z drużyn, która będzie się liczyła na tym turnieju, ale Grecja pozamiata tutaj wszystko. Tak, z Janisem, z braćmi Antetokounmpo. Nie mam... Wiesz, Janis, on jest nie do zdarcia. On jak ma grać, to gra w reprezentacji, się nie ogląda w ogóle, będzie grał. Wiesz, i tutaj Grecy jednak pojadą na turniej olimpijski. No to mamy już rozłożone to na czynniki. Pierwsze według nas awansuje kto? Litwa? Serbia? Ty typowałeś jeszcze... Brazylię. Brazylię i Grecję, tak? Grecję, tak jest. To ja typuję w sumie też Litwę, typuję też Serbię. Tutaj wytypuję, a na przekór Chorwację. Okej. I z całym szacunkiem dla Nika Nersa, ale Grecja ich zje i wypluje na surowo. Chyba, że Jamal Murray zdominuje Janisa. Albo Andrew Wiggins. A to prędzej Andrew Wiggins w tym sezonie propsuje. MIP. Ja nadal podtrzymuję swój typ, że to jest MIP w tym sezonie. W porównaniu do tego, co było ostatnio, to wiesz, odstaw Fortnite'a i zaczniesz grać wtedy jak człowiek. Tak, zgadza się. Blisko 9 punktów więcej niż w zeszłym sezonie średnio. No właśnie. A podczas Black Friday mógł kupić sobie nową konsolę. Zapewne. Taki humor. Nie uległ pokusie. No, bo by go jeszcze tam stratowali w kolejkach. Jakich kolejkach, co ja mówię? W tłumie do supermarketu. Z pewnością. Dobrze, to zamykamy w takim razie temat NBA. Musimy jeszcze skoczyć na chwilę na uczelnię. Oczywiście nie każdy swoją, tylko na uczelnie akademickie musimy skoczyć, bo tam się dużo ciekawego dzieje. No już mamy podtrzymaną decyzję NCAA odnośnie do Jamesa Wisemana, czyli niestety proponowana jedynka draftu 2020 będzie dopiero dostępna dla Memphis Tigers 12 stycznia przyszłego roku. Podtrzymana decyzja odnośnie do zawieszenia i wpłaty $11,500 na dowolną działalność charytatywną. Ciekawe, skąd on weźmie te pieniądze? Nie wiem. Możliwe, że będzie sprzedawał lemoniady, jakoś nazbiera. Niewykluczone. Przecież nie zarabia. No, mówienie o tym mnie po prostu trafia grom, jak myślę o rozstrzygnięciach Board of Governors of NCAA. To jest jakiś żart. To może, nawiązując do pewnej rozgłośni i samochodu, który się tam pojawił, niech mu bezdomny da te pieniądze. I wtedy będzie wszystko załatwione. Tak, okej. Okay. Inna sprawa, że James Wiseman ma się o co martwić, bo jak nie będzie grał, no to rywale do miejsca numer jeden w drafcie mogą się mocno do niego zbliżyć. Anthony Edwards robi wielkie rzeczy w Georgii, 37 punktów i to w meczu z niebyle kim, z Michigan State Spartans, którzy ostatecznie na Hawajach w turnieju wygrali z Georgią, ale Edwards praktycznie całą drugą połowę ciągnął ekipę z Georgii na własnych barkach, na własnych plecach. 33 punkty w samej drugiej połowie. To jest rzecz ważna i godna odnotowania. Pokazuje
te talenty koszykarskie, talenty strzeleckie, jest przy okazji już bardzo atletyczny, dobrze rozciągnięty, bo na takie elementy koszykarskiego rzemiosła i sportowego ogólnie przygotowania też zwracam mocno uwagę i rzeczywiście to widać u Edwardsa. Wcale nie przestaję myśleć o Cole Anthonym, choć który troszeczkę spuścił z tonu w ostatnich meczach, już nie jest tak gorący jak w pierwszych dwóch, trzech spotkaniach, ale on jeszcze będzie swoje rzeczy robił i UNC też na duże rzeczy stać w tym sezonie. Także NCAA powoli się rozwija sezon, drużyny zaliczają wpadki, bo się śmialiśmy w zeszłym tygodniu z Kentucky, w tym tygodniu powinniśmy się śmiać z Duke, które przegrało mecz. Uwaga, z 263 drużyną w rankingu drużyn akademickich według Associated Press. Także taka ciekawa historia z NCAA ode mnie. A ja kropka. Się cieszę, że Michigan Wolverines wygrywają wszystko jak leci. Już siódma wygrana, tym razem przeciwko Gonzadze. Wcześniej wygrana z UNC. Poprzednia wygrana z Iowa State to jest chyba coś, o czym chcę zapomnieć, bo skoro cała drużyna zanotowała 22 straty, z czego 15 wymuszonych, to nie za dobrze świadczy o Michigan Wolverines, a w spotkaniu z Gonzagą tylko 13, więc jest delikatna różnica. I też spojrzenie na mojego ulubionego rozgrywającego w lidze, czyli na Xaviera Simpsona, który potrafi ci grać na skuteczności 6 asyst i 6 strat. Przeciwko Iowa miał 13 asyst i 8 strat, a przeciwko Gonzadze już miał 13 asyst i 2 straty, więc można. Można. I przy okazji miał double-double, bo miał 13 punktów. To prawda. A z drugiej strony wcale okazuje się, że Cassius Winston nie jest najgorętszym rozgrywającym w stawce. No właśnie. To jest ciekawe. A jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłem, to tam chyba już specjalnie za Johnem Beilinem nie płaczą w Michigan. No nie płaczą, no bo Jawan Howard... W zasadzie on przyszedł na gotowe. No bo był Isaiah Leavers, był John Teske, Eli Brooks, doszedł młody Wagner, Davin Julius dodaje dużo punktów z ławki, więc Michigan Wolverines są takim poważnym kandydatem przed zbliżającym się wielkimi krokami turniejem March Madness. Jak to brzmi w listopadzie? Zbliżającym się turniejem w marcu. Ale tak, ale dla nas ten czas płynie niesamowicie szybko, już się nie możemy doczekać. Tak, tak. To jeszcze tylko podkreślę, że John Teske to jest dla mnie chyba pierwsza opcja podkoszowa. Nie tylko w konferencji Big Ten, bo on potrafi ci zdobyć double-double na skuteczności 19 punktów, 15 zbiórek, tak jak przeciwko Gonzadze. Jeszcze dołożyć do tego 4 bloki, więc to jest chłop nie do zdarcia. Wielki, młody, nadal, ale potrafi skutecznie zaskoczyć rywala. A jak tam twój Filip Petruszew z Gonzagi? No ostatnio został wyłączony z gry, bo właśnie przeciwko Michigan to pozwolili mu tylko na 4-16 z gry. A widzisz, czyli dobra obrona jeszcze sobie nie umie z nią radzić. No, ale Killian Tilly wrócił do Gonzagi, więc myślę, że Mark Few się cieszy. 20 punktów przeciwko Michigan, ale to jest jedyna dwucyfrowa zdobycz punktowa pojedynczego zawodnika Gonzagi, więc... Więc jeszcze tak. Gonzaga... No, Gonzaga może tłuc tych, jak to Mateusz, nasz kolega, mówi, synów drwali z konferencji WCC, a reszta to jest już temat zupełnie na inną rozmowę. Myślę, że możemy kończyć, Adamie. Dziękuję za dzisiaj, bardzo sympatycznie było, jak zwykle. Oczywiście, to był Adam Fabisiewicz i był również Bartłomiej Misztal. Pamiętajcie, w każdą sobotę o godzinie 12 podcast Pick and Roll, tylko w radiogol.pl. W drodze po emocje. Do usłyszenia!